Dzisiaj otwieramy bibliotekę multimedialną, popkulturalną, inną niż biblioteki, do których przyzwyczailiśmy się. Nie ma tutaj szarych wolumenów, nie ma tutaj szarości, paprotek. Wręcz przeciwnie, jest kolorowo, jest nowocześnie. Jest to biblioteka, która ma być dla wszystkich. Od najmłodszych, którzy znajdą coś dla siebie, bo będą multimedia, będą płyty winylowe, które znowu zaczynają być modne. Jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, więc osoby na wózku też tutaj będą mogły czuć się swobodnie. Ale też mam nadzieję, że będzie chętnie odwiedzana przez osoby starsze, ponieważ też w jej zasobach będą wolumeny, z których będą mogli skorzystać, bo to nie tylko książki, ale również książki czytane, więc osoby, które mają problemy ze wzrokiem, które już nie mogą spędzić nad książką tyle, ile by chciały, będą mogły posłuchać książki. Będą płyty, będą filmy, więc to jest wszystko to, z czego można dzisiaj korzystać, z czego się powinno korzystać, a niekoniecznie trzeba w domu mieć, więc warto tutaj przyjrzeć. Chociaż zapraszam wszystkich po to, żeby przyjść i zobaczyć, jak taka biblioteka wygląda, bo to jest pierwsza zgorzelecka biblioteka multimedialna, ale mam nadzieję, że nie ostatnia. Zostałem zaproszony do Zgorzelca, czuję się zaszczycony na otwarcie multimedialnego oddziału biblioteki. Dużo bardziej cieszę się, gdy otwiera się takie miejsca związane z edukacją niż z militaryzmem, więc bardzo mi miło, że tu jestem, że tak mnie tutaj potraktowano honorowo i miałem fajny powód, żeby wrócić na rodzimą ziemię. Najpierw na otwarciu zagram kilka płyt winylowych związanych z moją historią, czy z historią nawet Zgorzelca często, a później po południu jest takie spotkanie autorskie ze mną, gdzie będę opowiadał o swoich zgorzeleckich różnych undergroundowych doświadczeniach i aktywnościach w latach 80., 90., kiedy pracowałem tutaj w MDK-u, robiłem koncerty, robiłem jakieś działania młodzieżowe. Zaraziliśmy się tą ideą we Wrocławiu, w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej, gdzie na zebraniu jakimś tam szkoleniowym zobaczyliśmy prezentację firmy Rea Design, której prezesem jest pan Sławomir Czech, i on pokazał nam właściwie te nowe kierunki rozwoju placówek bibliotecznych. I to nam zaczęło jakby kiełkować. Zaraziłyśmy się tą ideą, zaczęliśmy szukać środków na uruchomienie tej placówki, no i się udało. I dzisiaj właśnie jest ten moment, kiedy możemy się pochwalić naszymi 7-letnimi działaniami, bo to tyle trwało.